Metro Centrum, godzina pierwsza w nocy. Za chwilę na trasę pierwszej linii wyruszą cztery pociągi testowe, jeden za drugim. Chodzi o kolejne próby systemu z sygnalizacją kabinową. Przy podniesionych semaforach składy metra osiągną prędkość do 80 km na godzinę. Nowy system pozwoli na większą częstotliwość kursowania pociągów, większą ich prędkość, a co za tym idzie, zwiększona zostanie ilość składów w godzinach szczytu. Wszyscy patrzą na wyświetlacze. Jest 80 na godzinę i wszystko w największym porządku. Na jesieni będziemy jeździć w mniejszych odstępach częściej i szybciej.